I witam Państwa serdecznie, ze mną jest Tomasz Duża, który nie podołał Ignacemu Szycy. Powiedz mi, jak z Twojej perspektywy to spotkanie przebiegało i czym rywal Cię zaskoczył? No, sobie nie zaskoczył mnie niczym. Wiedziałem, czego się spodziewać. Bardzo mocny rywal, chyba najmocniejszy, jaki mógł się trafić. Super mocna piłka. No, ciężko było zdążyć do takiego bomb, jak było widać zresztą na korcie. Ale walczyłeś z całych sił. Tak, na tyle, ile sił pozwoliło. Oczywiście walczyłem. No, starałem się dostosować do tempa, które rywal tutaj stosuje. Raz się udawało, raz nie. No, ogólnie jestem umiarkowanie zadowolony z meczu. Planujesz jeszcze zagrać w jakimś turnieju, czyli w Krakowie, czy wtedy już masz jakieś inne plany? Nie. Jeżeli chodzi o Kraków, to mam inne plany. No, może się uda jeszcze do Warszawy zakwalifikować, także ewentualnie tam się jeszcze mogę pojawić, gdyby się udało wywalczyć ten awans. Niestety chyba te twoje szanse na awans są bardzo nikłe, mówiąc obiektywnie. Nie wiem, słyszałem co innego. Okej, może jakoś tam nasi matematycy wybitni tak pracują, liczą cały czas na bieżąco wszystko, więc będziemy wiedzieć. Ty jak oceniasz te dwa turnieje, Poznań i Gdańsk? Jak ogólnie wrażenia? Oczywiście, no, same pozytywy, tak? Bardzo dobra inicjatywa tutaj z Polską Ligą Tenisa. Nowi zawodnicy, z którymi można tutaj się zmierzyć. Super organizacja. Pomysł tutaj z transmisjami online też bomba. No, wszystko na plus z mojej strony, tak? Bardzo się cieszymy. Kogoś chcesz pozdrowić jeszcze na koniec? Pozdrawiam wszystkich zawodników, znajomych, oglądających. Teraz nasz dyrektor turnieju wręczy Ci bon na 100 zł, oficjalne wręczenie. Prosimy. Prosimy bardzo. Tak, gratulujemy. Widzicie Państwo, tyle możecie zarobić, takie kokosy można zarobić grając w turniejach Polskiej Ligi Tenisa. Tomku, na co wydasz te pieniądze? Myślę, że na jakiś dobry obiad zasłużyłem tutaj gdzieś w Gdańsku, w jakiejś dobrej restauracji, także zainwestuję w siebie, krótko mówiąc. Dałbyś gryzka? Jak najbardziej zapraszam. Myślę, że wystarczy na dwie osoby. Serdecznie dziękuję Ci za wywiad oraz poznaliśmy tak ciekawą personę jak właśnie Ty. A Państwem żegnamy się powoli już dzisiaj. Z tej kanapy oczywiście. I widzimy się teraz na meczu. Górski z Lipką, a to spotkanie dla Państwa skomentuje nasz najlepszy komentator zaraz po mnie, czyli Maciej Decowski, Niemiec. Serdecznie zapraszamy. Peace.